Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Klubu SND. Przedstawiam Państwu naszego szefa, Darek Wieczorek, przewodniczący klubu, Jerzy Kotlęga, wiceprzewodniczący Sejmiku i moja skromna osoba, Ryszard Kowalski, szary radny Sejmiku. No, to tam na przewodniczący komisji rewizyjnej. Zachodniopomorskiego. Druga osoba w województwie. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za liczne przybycie. Dziękuję za wyrozumiałość. Czekaliśmy na Szczecin, ale wiemy, że Szczecin jest daleko od Świnoujścia. Dziękujemy, że Państwo dojechaliście. Dziękuję za liczny udział i oddaję głos już niechętnie naszemu przewodniczącemu, Darek Wieczorek. Tak, szanowni panowie, bo widzę, że szanowni panowie, oczywiście tylko panowie są. Ja chcę powiedzieć, że Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej wypełnia parytet, bo dokładnie 50% w klubie jest pani, 50% panów. Dzisiaj na konferencji są sami panowie, bo panie są do nas dojeżdżać. Natomiast rzeczywiście ta dzisiejsza nasza wizyta jest kolejną wizytą w powiatach województwa zachodniopomorskiego, bo założyliśmy sobie, że od początku kadencji będziemy odwiedzać wszystkie powiaty jako Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Klub, który stanowi 20% składu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i byliśmy już i w Kołobrzegu, i w Koszalinie, i w Stargardzie, i oczywiście Szczecin, Szczecinek, więc dzisiaj jesteśmy w Świnoujściu. Każde to spotkanie to jest okazja do tego, aby poznać pewne lokalne problemy, aby porozmawiać również z przedstawicielami lokalnych samorządów. Dzisiaj, jeżeli chodzi o Świnoujście, jest to doskonały moment i doskonały asumpt do tego, aby porozmawiać o sytuacji, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie związane z połączeniami komunikacyjnymi, bo przypomnę Państwu, że jutro między innymi na nasz wniosek poparty przez wszystkie kluby radnych w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego będzie się połączone posiedzenie Komisji Sejmiku w sprawie budowy projektu budowy tunelu łączącego Świnoujście z resztą kraju, tak można powiedzieć. Ale dzisiaj również chcielibyśmy podyskutować i spotkać się z przedstawicielami strony społecznej z Morskiej Stoczni Remontowej, jak i również z przedstawicielami no, już firmy naszej samorządowej, czyli z przedstawicielami uzdrowiska, po to, aby porozmawiać, jakie są problemy, jak możemy tutaj jako samorząd województwa pomóc w rozwiązywaniu tych problemów i myślę, że to jest też istotny moment, bo akurat do Państwa przyjechałem wprost z pierwszego kongresu morskiego, który rozpoczął się właśnie dzisiaj w Szczecinie z udziałem wicepremiera Piechocińskiego i myślę, że będzie to też dzisiaj okazja do tego, aby porozmawiać o problemach tam w Szczecinie, o problemach Świnoujścia, bo jeden z tych zespołów, które dzisiaj tam będą pracowały, będzie dotyczył stricte gospodarki morskiej, stricte przemysłu stoczniowego, w tym Morskiej Stoczni Remontowej, jak i również kwestii związanych z komunikacją, a więc z budową tunelu. Chcę jednoznacznie Państwu zadeklarować i powiedzieć, że jako Sojusz Lewicy Demokratycznej będziemy walczyli o to, aby ten tunel jeszcze w tej nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020 powstał. To jest niezbędna infrastruktura dla dobrego funkcjonowania kurortu, jakim jest Świnoujście. Sami doskonale wiemy, no dzisiaj też przypłynęliśmy tutaj promami, wiemy ile jest tutaj z tym kłopotów, w związku z czym będziemy zabiegali o to, aby rzeczywiście środki finansowe na to przedsięwzięcie się znalazły i chcę podkreślić,
To, co zresztą mówimy i w Szczecinie, i mówimy tutaj u Państwa, że my nie rozgraniczamy, czy nie rozróżniamy fali, jeżeli chodzi o inwestycje. W naszej ocenie trzeba walczyć i o drogę S3, która przecież już będzie budowana, ale trzeba walczyć o obwodnicę zachodnią Szczecina, trzeba walczyć o tunel, trzeba walczyć o drogę S6. W związku z czym to są te wszystkie rzeczy, które są bardzo istotne dla województwa zachodniopomorskiego i w tym zakresie możecie tutaj, zwracam się do samorządowców Świnoujścia, możecie liczyć oczywiście na naszą pomoc. Wiemy o stanowisku dotyczącym morskiej stoczni remontowej, ale tu rozumiem, że pan przewodniczący w tym zakresie też jeszcze to stanowisko przybliży. Wiemy, że tam pojawiła się kwestia związana z komunalizacją. Jak Państwo wiecie, klub SLD i to jest nasz pomysł, jest za tym, aby komunalizować tereny po dawnej stoczni szczecińskiej. Tu się pojawił pomysł, aby komunalizować całą firmę, więc też będziemy dzisiaj o tym dyskutować i też będziemy chcieli w tym zakresie wypracować wspólne stanowisko, ale co do intencji, jak to się stało, to chyba pan przewodniczący będzie miał więcej do powiedzenia. Szanowni Państwo, chciałbym do dwóch rzeczy się odnieść, do tego, co ostatnio na konferencji prasowej było mówiono pani poseł Żuldy Trzewiatowskiej, co również mówił dyrektor pan Szymowski. Przede wszystkim, jak Państwo doskonale wiecie, bo większość z Państwa była na ostatniej sesji Rady Miasta, tej sesji nadzwyczajnie poświęconej stoczni, pomysł rozpatrzenia możliwości komunalizacji padł przede wszystkim od strony związków zawodowych i osób związanych ze stocznią i kooperatorów, którzy z nią współpracują, żeby taki wariant rozważyć. I po zastanowieniu się postanowiliśmy to wprowadzić do naszego apelu. I było to zapisane w ten sposób, że Rada Miasta Świnoujście zwraca się z prośbą o wstrzymanie procesu konsolidacji, jednocześnie wnioskuje o zweryfikowanie analiz ekonomicznych uzupełniających o wariant dotyczący komunalizacji morskiej stoczni remontowej SA w Świnoujściu. W przypadku, gdyby wynik rozszerzonej i pogłębionej analizy nie potwierdził korzyści ekonomicznych i społecznych, Rada Miasta wnioskuje o zlokalizowanie siedziby skonsolidowanej spółki w Świnoujściu. Nie mogliśmy się zgodzić na jednoznaczne stanowisko, które zostało mi dostarczone minutę przed rozpoczęciem sesji, z tego względu, że w tamtym stanowisku była jak gdyby zgoda już de facto na konsolidację tych dwóch podmiotów i z prośbą o tylko i wyłącznie o pozostawienie siedziby spółki w Świnoujściu. Apel, jak wiecie Państwo doskonale, po tych 5 godzinach sesji sięga troszeczkę dalej, bo padło kilkadziesiąt pytań, zresztą te pytania zgodnie z prośbą pana prezesa Chnata przygotowuję w tej chwili przez biuro rady i zostały one wszystkie wysłane do pana prezesa. Mam nadzieję, że również posłuchuje się do tych pytań na piśmie, bo jak państwo wiecie, sesja trwa 5 godzin, pan prezes nie miał czasu odpowiedzieć na wszystkie pytania i prosił o to, żeby te pytania zostały dostarczone w formie pisemnej. Przygotowujemy te pytania, wyślemy, zobaczymy jaka będzie odpowiedź, z którą na pewno państwa również zapoznam. Natomiast chciałbym się jeszcze odnieść do pewnej kwestii, która była poruszona zarówno na sesji, jak i później w konferencji, do tych słynnych 3% podatku od użytkowania wieczystego. Szanowni Państwo, odbyły się już dwie rozprawy w Sądzie Okręgowym w Szczecinie i to była rozprawa w dniu 23 września 2011 roku, ale również i później w Sądzie Apelacyjnym z dnia 29 lutego 2012 roku. I obydwie te rozprawy potwierdziły, że w obecnym stanie prawnym, czyli funkcjonującej ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie ma podstaw prawnych do tego, żeby prezydenci Szczecina czy też Świnoujścia zastosowali zniżkę do 0,3%. Ale żebyście Państwo jeszcze wiedzieli, o co chodzi dokładnie, jeżeli chodzi o kwoty, bo szacuje się tą kwotą, tym procentem 3%, 0,3%. Jakie to są kwoty? Otóż w przypadku morskiej stoczni remontowej kwota ta 3% to jest 300 tysięcy złotych rocznie. Z tego miasto Świnoujście otrzymuje 75 tysięcy złotych, czyli 25%. Pozostałe pieniądze są przekazywane do Skarbu Państwa i to wypełnia miasto ten swój obowiązek w stosunku i do wojewody, jak do Ministerstwa Skarbu. Jedynie ministerstwo i tak naprawdę zmiana ustawy może zmienić to, że nie będzie 3%, tylko 0,3%. I tu nie ma żadnych innych spekulacji na ten temat.
Nie można się do tego inaczej odnosić, jak poza tym, że no niestety chce się pociągnąć troszeczkę króliczka za ucho, ale tak naprawdę to nie tędy droga. Bo jeżeli Państwo widzicie kwotę 75 tysięcy złotych, która wpływa tylko i wyłącznie z tytułu użytkowania tej nieruchomości przez Morską Stocznię Remontową przy budżecie 250 milionów, które ma miasto Świnoujście, to sami doskonale Państwo wiecie, że gdyby prezydent mógł tą kwotę obniżyć w sposób osobiście, by podpisał się pod tym, ale nie może, bo ustawa mu tego zakazuje. To tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tych dwóch spraw. Do tego jeszcze tylko zanim oddam głos wiceprzewodniczącemu sejmiku w sprawie uzdrowisk i będziemy oczekiwali na pytania, to zwracamy uwagę na kwestie dotyczące tego problemu tego wieczystego użytkowania, czyli tej stawki, czy 3%, czy 0,3%. To jest dla nas kompletna indolencja rządu Platformy i PSL. To jest naprawdę drobna sprawa, którą można było załatwić rok, dwa, trzy, cztery lata temu. I nie byłoby tu żadnych dyskusji, żadnych kłopotów. Ja rozumiem i stanowisko prezydenta Świnoujścia, i stanowisko prezydenta Szczecina, które jest dokładnie takie same. Myśmy zapoznawali się dokładnie z tymi wszystkimi dokumentami, są wyroki sądów w tej sprawie i zwracamy uwagę, iż również wojewoda zachodniopomorski w tej sprawie zabrał głos i stwierdził, że nie można tej stawki zmienić bodajże w roku 2010. Dzisiaj mówi się od roku o zmianie rozporządzenia, ten projekt rozporządzenia się pojawił, nie wiadomo co z tym w ogóle dalej się dzieje i być może trzeba będzie rzeczywiście próbować robić to w sposób taki, aby zmieniać ustawę. Natomiast mówimy tutaj tylko o kwestii związanej z wpływami do budżetu samorządu, ale patrzmy na to szerzej. Te 3%, czyli ta opłata wieczystego użytkowania, ona obciąża firmy, które funkcjonują na terenie portu. No bo się nie czarujmy, że zarząd portu płaci i nic z tym nie robi. No, mówiąc krótko, przerzuca tę stawkę tejże opłaty na swoich dzierżawców i kontrahentów, z którymi współpracuje, którzy funkcjonują na terenie portu. I tutaj mamy rzeczywiście duży problem, no bo to też jest problem dla tychże firm. One są mniej konkurencyjne, ponoszą większe koszty, więc również o tym musimy głośno mówić. No, my mamy nadzieję, że w tym roku ten problem ostatecznie zostanie rozwiązany i też myślę, że Państwo z niecierpliwością czekacie na rozwiązanie tego, no, w sumie prostego problemu. Tu rozmawiamy o kwocie 300 tysięcy, no w Szczecinie ta kwota jest trochę wyższa, bo to jest bodajże z tych wyliczeń poziom 5 milionów złotych, jeżeli chodzi o tą opłatę 3%. Natomiast no, zmniejszenie tej kwoty do 0,3 no, już byłoby wyraźnym zmniejszeniem kosztów ponoszonych przez nasze firmy. I króciutko uzdrowiska. Witam serdecznie Państwa. Zanim kilka zdań o uzdrowiskach, jednak wskażę na dobry przyczynek o charakterze ideologicznym. Mówimy o komunalizacji terenów stoczniowych, o komunalizacji uzdrowisk. Chciałbym uświadomić nam wszystkim, że w programach partii prawicowych nie ma określeń komunalizacja. Są określenia dotyczące przeciwnie takiego właśnie prywatyzacji. Ja się cieszę, że koledzy radni w sejmiku chcieli rozmawiać o komunalizacji uzdrowisk. Cieszę się, że koledzy radni w sejmiku, niezależnie od opcji, chcą i nie przekreślamy nadziei na komunalizację terenów poostoczniowych. Czy to się zakończy sukcesem, podobnie jak w przypadku uzdrowisk, tego nie wiem. Natomiast o uzdrowiskach. Niespełna pół roku temu dosyć niespodziewanie sejmik województwa zachodniopomorskiego stał się właścicielem uzdrowisk w Świnoujściu i uzdrowisk w Obrze. Decyzję musieliśmy podjąć praktycznie z dnia na dzień. Zarząd nie zdążył nawet przygotować stosownych dokumentów. Nie jest to w tej chwili żadną wadą zarządu i ja nie winię za to zarządu, bo musieliśmy intuicyjnie podjąć decyzję. I to, co się stało na sesji, ja traktuję w kategoriach bardzo takich historycznych nawet. Otóż niezależnie od tego, jaką partię
których wyborców reprezentujemy w sejmiku, 100% sejmiku, składu sejmiku zagłosowało za komunalizacją uzdrowisk w Świnoujściu i w Kołbrzegu. Jak to ważne może mieć znaczenie dla rozwoju obu tych miast, nie muszę nikogo w tym zakresie przekonywać. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że to głosowali radni sejmiku, a nie parlamentarzyści, którzy Państwo słuchaliście, zresztą konferencja prasowych parlamentarzystów, którzy sobie przypisywali różnego rodzaju w tym zakresie zasługi. Ich zasług tutaj nie ma. Dlaczego o uzdrowiskach dziś? Otóż jednym z warunków przejęcia uzdrowisk przez od Skarbu Państwa jest stworzenie planu rozwoju uzdrowiska w Świnoujściu w ciągu 10 miesięcy od przejęcia. A więc w tej chwili mija około już prawie 6 miesięcy od przejęcia uzdrowisk. Sejmik ma za kilka miesięcy, to będzie w październiku, jeszcze mamy wakacje, przyjąć bardzo ważny dla Świnoujścia, zwłaszcza dla uzdrowisk, dokument, plan rozwoju uzdrowisk. Na dzień dzisiejszy nie przedstawiono jeszcze sejmikowi ani założeń, ani projektu. Nie znamy też jakby trybu pracy nad tym dokumentem. Nasz klub w tej sprawie zwrócił się do pana marszałka o udzielenie stosownych informacji. W jakim trybie, w jakim już jesteśmy w pewnym niedostatku czasowym jednak, bo w ciągu 4 miesięcy mamy bardzo ważne dla obu miast i dla obu uzdrowisk podjąć decyzję, w jaki sposób tworzony będzie plan rozwoju obu uzdrowisk. To może ja tylko dwa zdania jeszcze na temat tej wizyty jutrzejszej. To jest bardzo ważna wizyta studyjna w Świnoujściu radnych w sejmiku w sprawie stałego połączenia. Proszę Państwa, chcemy, aby radni tu na miejscu w Świnoujściu przekonali się o tym, jakie problemy wiążą się z tą niedogodnością przeprawy. Będzie prezentacja tego, na jakim etapie jest przygotowywana ta inwestycja i o co chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mogli jako sejmik województwa zachodniopomorskiego wystosować stanowisko popierające budowę stałego połączenia w Świnoujściu. Jak ważne to dla miasta takie poparcie, takie stanowisko sejmiku, to nie muszę tu Państwa przekonywać. Dziękuję. Proszę bardzo, za długo żeśmy mówili, to może pytam. Ja bym chciał zapytać pana przewodniczącego o taki bardziej prosty, praktyczny aspekt uniknięcia konsolidacji. Czyli co musiałoby się najpierw stać, żeby tej konsolidacji uniknąć? Bo z tego, co na razie widać, to procesy konsolidacyjne przypominają pociąg, który raczej trudno jest zatrzymać, tak? Tak, to znaczy zwracamy oczywiście uwagę na to, iż w tego typu procesach gospodarczych kluczowym partnerem i decydentem jest właściciel. Dzisiaj właścicielem większościowym akcji jednej i drugiej stoczni, czyli stoczni w Szczecinie i stoczni w Świnoujściu, jest Fundusz MARS, którego to właścicielem w jakiś tam pośredni sposób jest Skarb Państwa. W związku z czym te decyzje właścicielskie już zapadły. Organy spółki w tej sprawie podjęły decyzję. W związku z tym dzisiaj, żeby ten proces wstrzymać, to jedyną osobą, czy jedynym podmiotem, który mógłby do tego doprowadzić, to jest oczywiście minister Skarbu Państwa. W związku z czym chcemy dzisiaj rozmawiać o właśnie tych w sprawach sytuacji, jaka w tej chwili ma miejsce w Morskiej Stoczni Remontowej i chcemy też przeanalizować, co w tej sprawie można zrobić. No, ten apel jest skierowany do prezydenta Rzeczypospolitej, w związku z czym pan prezydent tutaj jakby w tej sprawie ma niewiele, jeżeli chodzi o do powiedzenia, jeżeli chodzi o decyzję, natomiast ewidentnie Skarbu Państwa może w tej sprawie decyzję podejmować. No i być może tutaj trzeba po prostu zmienić adresatę. Ale chcemy o tym porozmawiać
chcemy o tym dyskutować. To jest pierwsza tego typu koncepcja komunalizacji, bo przypomnę, że rozmawiamy o komunalizacji firmy produkcyjnej, tak? Więc to jest całkowicie inna komunalizacja niż ta, o której mówimy w Szczecinie, bo tam rozmawiamy o przekazaniu na rzecz samorządu terenu. Natomiast tutaj rozmawiamy o ewentualnym przekazaniu na rzecz samorządu akcji. No i nie wiadomo, jak, czy to jest od strony formalnej możliwe, jak, no to jest kwestia iluś tam rzeczy, które trzeba analizować, bo to nie było analizowane. Więc myślę, że od tej strony warto również tę sprawę przeanalizować, ale tak jak mówię, pan redaktor ma rację, że właściciel dzisiaj już pewne decyzje podjął. I ja mogę powiedzieć, obserwując, co się dzieje, jeżeli chodzi o procesy konsolidacyjne w różnych branżach, czy to chemicznej, czy to energetycznej, te procesy, one niczym pociąg mkną do przodu, mimo tego, że są inne zdania, inne opinie, inne propozycje. Jeżeli właściciel taką decyzję podejmie, to bez jego zgody, czy bez zmiany tej decyzji, tego procesu się nie obróci. Tak, jeszcze zapytam o przeprawę, ponieważ co będzie w momencie, jeżeli nie uda się przeforsować tego pomysłu, jeżeli po prostu pomysł budowy tunelu nie przejdzie w tej nowej jakby sferze planowania, tak, 2014-2020, bo myślę, że należałoby się z tym raczej poważnie liczyć, jeżeli to wszystko ma wyglądać tak. Ja przyznam się szczerze, że mam więcej wiary niż pan redaktor, bo jestem na 99,9% przekonany, że się uda. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że nie wiem, dzisiaj budujemy tunel w Gdańsku, chyba bardzo podobny, tak jak tu z Ryszardem rozmawialiśmy, nawet słyszałem taką opinię mówiącą o tym, że jest specjalna maszyna, która po to była budowana, żeby ten tunel wykopać, i ona idealnie się nadaje na budowę takiego tunelu tutaj, w tym rejonie i w tym miejscu. W mojej ocenie to jest polska racja stanu, budowa stałego połączenia z Świnoujścia z krajem. Z tych analiz, które były dokonywane, no tunel jest chyba najefektywniejszym rozwiązaniem. W związku z czym ja nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żeby w tej perspektywie 2014-2020 ten tunel nie był w fazie realizacji. Tym bardziej, że zakładam, iż od 2015 roku na czele rządu nie będzie pana premiera Tuska, który powiedział, że tego tunelu nie będzie, więc jeżeli tam będzie zmiana, to zakładam, że również będzie zielone światło, jeżeli chodzi o prowadzenie tej zmiany. Ja tylko dodam, że gdyby nawet premier Tusk ostał się na następną kadencję, to chcę mu przypomnieć deklarację, którą złożył tu w Świnoujściu, w RNG, gdzie powiedział, że w tej kończącej się perspektywie nie ma szans, natomiast w nowej perspektywie na pewno Świnoujście tunel zostanie wybudowany. Natomiast też chciałbym jakby trochę zdementować te opowieści o kosztach budowy tunelu. Mamy zrobioną kalkulację, mamy zrobione kosztorysy i tunel dwururowy tak zwany, to jest 1,3 mld, ale w ocenie fachowców jest to niepotrzebne takie połączenie. Natomiast tunel jednorurowy to jest w granicach 700, w porywach do 800 milionów. I to nie są duże pieniądze w porównaniu z tymi pieniędzmi, które na budowę tego typu infrastruktury mamy nadzieję województwo nasze otrzyma. A więc tunel jest szansa na to, żeby się załapał przy S3 i przy S, powiedzmy, przy S6 i przy S3. I w tym kierunku nasze działania idą. Jeśli nie będzie decyzji rządowej, jeśli nie będzie decyzji, to myślę, że zorganizujemy akcję poparcia społecznego. A proszę Państwa, bo często mówiąc o tunelu, mówi się, no budować taki tunel do jakiegoś tam 40-tysięcznego miasta. Zawsze zadaję pytanie takie sprawdzające, czy Państwo wiecie, jakim miastem jest Świnoujście? I to pytanie polega na tym, ilu gości Świnoujście odwiedza w ciągu roku. Czy ktoś jest w stanie rzucić? To jest mój test taki, proszę bardzo.
Panie redaktorze, ilu gości przyjeżdża ze Świnoujścia w ciągu roku? 200 tysięcy. 200 tysięcy, kto da więcej? Miesięcznie. 1,5 miliona, kto da więcej? Myślę, że około 3 miliona. Tak, 3,5 miliona, proszę Państwa, 3,5 miliona ludzi przyjeżdżających. Oczywiście nie wszyscy przyjeżdżają samochodami, tak? Ale 3,3 miliona ludzi korzysta z przeprawy, z naszej przeprawy. Proszę zobaczyć, jaki to jest potencjał. Gdzie jest takie drugie miasto? Na Szczecina tego przyjeżdża? Nie jest. Nie. Chcielibyśmy. Chcielibyśmy. Proszę Państwa, to nie jest tunel do jakiegoś tam 40-tysięcznego miasteczka. To jest tunel do wielkiej metropolii. Dziękuję. Jeżeli obecny rząd nie podejmie w tej sprawie pozytywnych dla Świnoujścia działań, będziemy szukali przyjaciół Świnoujścia w kolejnych powyborczych rozdaniach. Być może będą bardziej szczęśliwe dla bezpieczeństwa. Ja chciałem wrócić jeszcze do sprawy stoczni. Jakich argumentów panowie użyjecie? Ponieważ na razie macie, że tak powiem, tylko argumenty społeczne. One są ważne, aczkolwiek dla ministra są to na razie tylko argumenty społeczne. Czy myślicie o tym, żeby powołać jakąś firmę, która by wsparła was jakąś analizą ekonomiczną, że jednak ta pomysł, który wyszedł ze Świnoujścia, jest korzystniejszy? Zwrócił pan redaktor uwagę, że dzisiaj niewątpliwie ten aspekt rachunku ekonomicznego jest najistotniejszy z punktu widzenia zarządzających. I między innymi o tym będziemy chcieli za chwilę rozmawiać, bo przecież też te pewne analizy zakładam, że zostały przedstawione stronie społecznej, chociaż wiemy, że no, tak nie do końca ten dialog społeczny był w firmie prowadzony. Natomiast będziemy na pewno chcieli przeanalizować, bo to możemy zrobić jako radni sejmiku od strony tej formalno-prawnej, czy w ogóle tego typu konstrukcja komunalizacyjna jest możliwa. Natomiast no, niestety my nie mamy żadnych instrumentów, jeżeli chodzi o analizę ekonomiczną, no bo nie wiemy, co w firmie się dzieje, nie wiemy, jaka jest sytuacja. Od tego jest walne zgromadzenie, są właściciele, jest rada nadzorcza i jest zarząd. My co najwyżej możemy zwracać uwagę na to, że są jakieś inne pomysły, które by trzeba było przeanalizować, ale niewątpliwie w tym całym procesie na pierwszym miejscu będziemy stawiali przede wszystkim ochronę miejsc pracy, bo to jest dzisiaj najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie i wszystkie nasze działania i działania władz województwa powinny być nakierowane właśnie na to, aby przede wszystkim bronić te miejsca pracy, no bo jeżeli po raz kolejny mamy słyszeć znowu o restrukturyzacji, mamy słyszeć znowu o zwolnieniach, mamy słyszeć znowu o ograniczaniu kosztów, no to jeżeli słyszymy to w firmie, która jeszcze do niedawna była na plusie, tak jak Morska Stocznia Remontowa, no to coś tutaj się nie zgadza. Jeżeli chodzi o Gryfie, wszyscy wiemy, co również tam się stało. Dzisiaj oczywiście Gryfia dokonała pewnej restrukturyzacji majątkowej, w związku z czym to jest też plus, to są środki, które się znalazły, pozwoliły spłacić pewne zadłużenie. No ale czy łączenie tego w jeden mechanizm przyniesie jakąś wartość dodaną, no to tego niestety nie wiemy i tu na pewno będziemy prosili, bo myślę, że taki będzie efekt tych naszych dyskusji, będziemy prosili naszych parlamentarzystów o to, aby wystąpili do ministra Skarbu Państwa jako do właściciela, aby minister Skarbu Państwa przedstawił nam te analizy, na podstawie których podjęto taką decyzję o konsolidacji w taki sposób tychże podmiotów. Także wszystkimi możliwymi sposobami będziemy próbowali jakby poznać te analizy, ale jeszcze raz chcę podkreślić, najważniejszą rzeczą w tym wszystkim to jest dbałość o miejsca pracy, bo to jest potrzebne nie tylko tutaj, to jest potrzebne dla całego województwa. My to wszędzie podkreślamy, że dzisiaj każdy zakład produkcyjny no, powinien być naprawdę w centrum zainteresowania władz samorządów i wojewódzkiego, i miejskiego, jak i również naszych parlamentarzystów i rządzących tutaj województw. Szczególnie ważne, tylko dodam, szczególnie ważnym aspektem jest
Stopa bezrobocia, proszę Państwa, województwo zachodniopomorskie to województwo ciągnące się w ogonie. Jaka jest, jaka jest logika łączenia zakładów, gdzie mówi się, że takim celem nadrzędnym jest zwiększenie potencjału produkcyjnego, że teraz coś będzie dobrze, a my tworzymy kolejnych bezrobotnych? I Pan Prezes nas przekonuje o tym, że no lepiej zgodzić się na pakiet socjalny, pójść na wcześniejszą emeryturę, czy dostać odprawę. Ja myślę, że najlepiej to mieć pracę. I o to chodzi tutaj. Nie może być tak, że jest robiona restrukturyzacja, a na bruk idzie kolejna jakaś grupa ludzi, zwiększając stopę bezrobocia i tak przedostatniego województwa w Polsce. W apelu podjętym przez radnych śląskich prawa jest to komunalizacja, natomiast nie zostało to doprecyzowane. W związku z czym chciałbym zapytać, czy mówimy o komunalizacji przez gminę, czy komunalizacji przez marszałka, przez samorząd województwa. Znaczy, szanowni Państwo, jak wiecie doskonale, na sesji padł ten wniosek od strony związkowej. Zresztą nie ukrywam, że związkowcy zwrócili się do nas o zwołanie takiej sesji nadzwyczajnej, więc tutaj dementuję te pogłoski, jakoby SLD chciał odbić jakiś kapitał polityczny na tym, że była taka sesja nadzwyczajna, bo to można naprawdę między bajki włożyć. Pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej się podpisali radni klubu PiS, Grupy Morskiej i SLD i to byli wnioskodawcy. Natomiast jak Państwo doskonale wiecie, apel ten poparli wszyscy radni, bez wyjątku na opcję polityczną, która jest w Radzie Miasta. I z czego jestem bardzo zadowolony, podobnie jak w sejmiku była sytuacja w przypadku uzdrowisk, również wszyscy się pod tym podpisali i zagłosowali jednogłośnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą komunalizację, nie przesądzamy, czy to miałoby być tak jak w przypadku uzdrowisk, czy też tak czy przez miasto. Jak Państwo doskonale wiecie, prezydent, który ma najwięcej do powiedzenia również w tym temacie, akurat był na urlopie, ale jego zastępca, pani Barbara Michalska, kontaktowała się i on nie wykluczał mieć takiego wariantu po analizie ekonomicznej. Doskonale wiemy, że... Prawnej oczywiście. Oczywiście i prawnej. I doskonale przecież wiemy, że, o czym wspomniał tutaj pan przewodniczący Wieczorek, że wyjście cudowne z długów stoczni Gryfia nie jest tylko wyjściem poprzez zysk produkcyjny, ale poprzez, to co było powiedziane, poprzez sprzedaż terenów. I to pozwoliło wyjść z tego zadłużenia. Natomiast strona związkowa miała takie obawy i my również, czy w przypadku, kiedy ten wspólny organizm nie zacznie funkcjonować i znowu stocznia Gryfia zacznie generować jakieś długi, jako połączone już wtedy skonsolidowane przedsiębiorstwo, nie zacznie się wyprzedaż terenów i majątku morskiej stoczni remontowej, która będzie w tym tak zwanym połączeniu, w tej konsolidacji. Przecież to, co w tej chwili funkcjonuje, bo mówi się, że konsolidacja da pewne możliwości pozyskiwania tańszych surowców, pozyskiwania partnerów. I nie rozumiem takiego kwiatkowskiego tonu, że oto miasto Świnoujście będzie budowało statki. Szanowni Państwo, ktoś to tak mówi, nie ma pojęcia o przemyśle stoczniowym. Morska Stocznia Remontowania nigdy nie budowała statków. Ona tylko je remontowała i ewentualnie wydłużała. Jednostki, które wpływały do stoczni świnoujskiej. I na tym polegała praca pracowników zatrudnionych w Morskiej Stoczni Remontowej. I nie wydaje mi się, żeby Morska Stocznia Remontowa, jak sama nazwa wskazuje, jest stocznią remontową i jest tu pole do popisu dla tego typu remontu, bo pamiętajmy, że odnowienie klas, remonty jednostek, które będą wpływały do Świnoujścia, jest zasadne. I sami doskonale Państwo wiecie, że przepłynięcie jednostki ze Świnoujścia do Szczecina to jest wydatek około 25 tysięcy dolarów. Każdy, kto ma po drodze morską stocznię remontową, będzie chciał się zatrzymać w Świnoujściu i statek wyremontować w Świnoujściu, a niekoniecznie do Gryfia. Pomijając już sprawę marketingową, która była również omawiana, zastanawiam się, jak Państwo doskonale widzicie, środowisko remontowe i statków, które funkcjonują w obrzeżu Morza Bałtyckiego, Północnego, to jest środowisko, które doskonale zna stocznie i ich możliwości. Proszę mi powiedzieć, czy nie lepszą, ewentualnie, nazwą była Morska Stocznia Remontowa Szczecin-Świnoujście, czy z tym dodatkiem Gryfia, która jest jednostką mało wydolną i markę ma znacznie gorszą niż Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu. To tak na marginesie, ale wracając do tego, chcemy analizy takiej pogłębionej w oparciu, czy to mogłoby województwo, czy też miasto i na jakiej zasadzie by to chodziło. Zakładając nawet, że gdyby nie było zysku, żeby się to zamykało kwotą zero na koniec każdego roku, to warto utrzymać te miejsca pracy, które są w Świnoujściu, bo panowie wiecie doskonale, że to jest 365 miejsc pracy w Świnoujściu.
ale do tego są firmy kooperujące z Morską Stocznią Remontową i to jest wyliczane na około 200 miejsc pracy jeszcze w naszym tutaj regionie. Kto zapłaci za analizę ekonomiczną migrantów? Ja myślę, ja powiem tak, dobre pytanie. Kto płaci do tej pory tej firmie, która analizowała? Nie. No widzi pan, panie redaktorze, ja też nie. Ale dlaczego od razu nie zwrócono uwagi na taką możliwość? Bo myślę, że to wyszło na sesji tak naprawdę, że analiza i wnioski płynące z tego, że trzeba skonsolidować, wypłynęły już chyba bodajże w 2010 roku, bo taki dokument się cudem odnalazł. A później jeszcze firma Delta, z tym jeszcze dodatkowymi zapisami, po raz kolejny została wynajęta do opracowania analizy i tak naprawdę ona już nic więcej nie wykazała poza to opracowanie, które było wykonane w 2010 roku. A jak Państwo doskonale wiecie, Fundusz Mars powstał w połowie 2010 roku, czyli raptem 3 lata temu. Znaczy ja tylko do tego powiem, to jest tylko i wyłącznie kwestia decyzji, bo ja widzę, co robi Towarzystwo Finansowe z Jadzia Pewnie Funduszu Mars. Fundusz Mars dokładnie robi to samo, bo przecież ten sam właściciel jest właścicielem i jednego, i drugiego podmiotu, więc Skarb Państwa. Jak Państwo pamiętacie, Towarzystwo Finansowe Silesia najpierw wydawało 1 000 000 złotych na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów stoczniowych bodajże 2 lata temu i na tych terenach miały powstać wieżowce, supermarkety i tego typu rzeczy. Po czym w zeszłym roku wydało kolejne 700 czy 800 tysięcy na przygotowanie koncepcji, którą myśmy zobaczyli na wspólnej sesji z radnymi Rady Miasta Szczecina. Koncepcja polegała na tym, że zostaliśmy poinformowani, iż rozesłano oferty sprzedaży majątku do 20 czy 25 firm i to kosztowało 700 tysięcy złotych, bo trwają jakieś tam analizy. Więc tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli właściciel rzeczywiście będzie chciał się przychylić do tego, to przygotowanie takiej analizy nie jest absolutnie żadnym problemem i to można bardzo szybko zrobić. Ja bym się tutaj chciał dodać odnośnie tutaj, panie przewodniczący, bo o te powstanie tego w 2010 roku, panie Nowostawo, to znaczy na mocy jakby ministerstwo przekazało do ARP. ARP właśnie powołało ten tak zwany też MARS. Teraz tak, nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale prawdopodobnie jest tak, że oni dali termin 3-letni, żeby oni się zmieścili w tym terminie i skonsolidowali te dwie stacje. Tak, taka sprawa. Jeszcze jedna sprawa. Patrząc na zarząd Morskiej Stoczni Remontowej i zarząd Gryfni, my się niczym nie interesują, nie zamówieniami czy zleceniami, tylko się zajmują konsolidacją. I na dzień dzisiejszy jest taka sprawa, że Gryfia na koniec maja, Gryfia minus 7, a Morska Stocznia ma 1,5 miliona. Taka jest filozofia. No ale to za chwilę o tym porozmawiamy, bo ja rozumiem, że jeszcze mamy część. Pytanie do pana. Bo nie usłyszałem właściwie takiej jasnej deklaracji. Pan mówił o tym, że będzie chciał przyjrzeć się tematowi związanemu z konsolidacją i z komunalizacją, prawda? Temat konsolidacji jest już od dawna znany i on jest formalny. Nie, temat konsolidacji znany. I chciałbym usłyszeć, że właściwie uważa pan, że to jest dobre, czy złe na tę sprawę? Czy pan jest za, czy przeciw? Czy pan uważa... Nie, jeżeli chodzi o konsolidację, to przecież ze stroną społeczną spotykamy się od lat, można powiedzieć. Więc my od początku mówiliśmy, że konsolidowanie tychże firm nie ma żadnego sensu w tym stanie, w jakim w tej chwili są, bo w zeszłym roku wiemy, jaka była sytuacja, czy od 2 czy 3 lat, jaka jest sytuacja stoczni Gryfia. Morska Stocznia funkcjonowała, wykazywała dodatnie bilanse, wykazywała zyski, więc tu absolutnie uważaliśmy, że konsolidowanie jest bez sensu, aczkolwiek zwracaliśmy uwagę na totalne patologie, chociażby związane z remontem promu, tak? Gdzie te dwie firmy, które miały jednego właściciela, nagle ze sobą konkurowały. Więc w tym zakresie niewątpliwie trzeba by było coś zrobić, żeby nie dochodziło do tego typu sytuacji, bo dla nas to było troszkę kuriozalne, mówię już patrząc, nie wchodząc w ten cały rachunek ekonomiczny, no ale prom musi płynąć do Szczecina po to, żeby tam go remontować i wraca tu z powrotem, a tu jest pełne zaplecze i możliwości realizacji tego zadania. No więc to jest, ja powiem szczerze, nie byłem sobie w stanie tego wytłumaczyć. Oczywiście prezes na którymś tam spotkaniu tłumaczył, tam zamówienia publiczne, tam czy trzeba było i tak, okej.
Więc generalnie byliśmy przeciwni temu łączeniu. Natomiast jeżeli tak się stało, tak jak mówię, no właściciel niestety, my możemy tutaj się położyć i łańcuchem przykuć. Właściciel, to jest jego prawo i ma prawo taką decyzję podjąć, to się wszystko odbywa zgodnie jakby z obowiązującymi procedurami. Podjął decyzję dotyczącą połączenia, czyli jakby inkorporacji jednego organizmu, znaczy jednego organizmu przez drugi organizm gospodarczy. I ten proces jest w trakcie. I oczywiście, tak jak każdy proces, jeszcze nie jest on zakończony, natomiast on jest w trakcie i teraz pojawiają się koncepcje dotyczące ewentualnie komunalizacji, nowe koncepcje. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć, no bo musimy też odpowiedzialnie do tego podchodzić, chociażby to, o czym Pan Przewodniczący mówił, my nie wiemy, czy to jest komunalizacja na rzecz gminy, czy na rzecz samorządu, czy to jest w ogóle możliwe, czy nie jest możliwe. My dokładnie sprawdziliśmy, bo przecież zlecaliśmy opinie prawne, jeżeli chodzi o komunalizację majątku, podkreślam, majątku stoczniowego, no i tam z tego wychodzi, że taki majątek można skomunalizować na rzecz samorządu województwa, ale czy można na rzecz samorządu województwa skomunalizować akcje stoczni produkcyjnej, gdzie jakby produkcja statków nie jest w zakresie działalności województwa zachodniopomorskiego, do tego nie wiem, tak? Bo jeżeli chodzi o uzdrowiska, też mieliśmy analizę prawną, że rzeczywiście możemy przejąć jako samorząd wojewódzki z tego względu, że ochrona zdrowia jest ustawowym zadaniem województwa zachodniopomorskiego. Także tu będziemy analizować i jeżeli przeanalizujemy, że są jakieś rozwiązania, to oczywiście Państwu o tym powiemy. Tak jak powiedziałem, SRD stoi na stanowisku takim, że ani jedno miejsce pracy nie może zostać utracone, ani tutaj, ani w Szczecinie, no bo dzisiaj już doszliśmy do ściany i naprawdę my raczej w swoich działaniach kierujemy się filozofią taką trochę amerykańską, czy filozofią prezydenta Obamy, że jak jest kryzys, to właśnie administracja, samorządy, państwo powinno inwestować po to, aby generować nowe miejsca pracy. I to jest ta nasza filozofia naszego myślenia. Jeżeli, mówię, okaże się, że to rozwiązanie taką gwarancję daje, to będziemy je absolutnie popierać. Ja zresztą wielokrotnie to powtarzałem, że samorządy w niektórych sytuacjach rzeczywiście wykazują wielką determinację, bo przecież właścicielem którejś z kopalni też stał się samorząd gminny, nie wiem, wytwórnie Polka i Loga przejął samorząd wojewódzki, czy Dolnośląski, wytwórnie filmów fabularnych w Łodzi przejął samorząd łódzki, tak? Więc to są przykłady pokazujące, że jeżeli ktoś chce, to można. My nie przyjmujemy wariantu takiego, że nie można, no tylko trzeba rzeczywiście wiedzieć, czego się chce i w jaką stronę to zakładając, że można dokonać komunalizacji, to co możecie zrobić jako radny w Sejmiku województwa, żeby to przeforsować? Skoro właściciele, tak wszystko, jak Pan wspomniał, jest marsz, a na dobrą sprawę... Wszystko będzie oczywiście zależało ostatecznie od stanowiska gminy Świnoujście i radnych gminy, no bo wiadomo, że tutaj bez samorządu w Świnoujściu to się nie stanie, zresztą stocznia jest na terenie gminy. Ja zakładam, że tu samorząd Świnoujście, no jak do tej pory będzie te wszystkie działania wspierał. Rolą sejmiku jest ewentualnie przygotowanie, no, w tym zakresie jednoznacznego stanowiska skierowanego do ministra Skarbu Państwa i mówiąc krótko, prośba bądź do prezydenta, bądź do marszałka o to, aby ewentualnie o wszczęcie takiego procesu wystąpił do ministra Skarbu Państwa, no bo to jest jakby ta droga i to jest ten kierunek działania. Więc jeżeli taka będzie potrzeba i będzie taka możliwość, my podobnie jak z terenami stoczni w Szczecinie, będziemy chcieli pomóc, jeżeli chodzi o stocznię w Świnoujściu. Ja mam pytanie, dlaczego ten pomysł na komunalizację wyszedł tak późno? Rozmowy ze mną, to jest moje zdanie, przewodniczącego związku. Przewodniczący związku stwierdził, że od przyszłego roku mówią o tym, że właściwie jest to przyjęcie. Wszyscy niby o tym wiedzą, a nikt nie chce się nad tym pochylić. No i moje pytanie w związku z tym, dlaczego
w ogóle politycy wszystkiego, czy reagują tak późno, kiedy ten proces inkorporacji już jest tak daleko posunięty, według mojej wiedzy, po rozmowie z prezesem, 70% pracy wykonano. Ja powiem teraz tu oczywiście pan przewodniczący odpowie, bo było tu pewnie jakieś działania, jeżeli chodzi o kwestie prowadzone. Natomiast ja rzeczywiście przeżywałem procesy inkorporacyjne w sektorze energetycznym i potwierdzam, że 70% to już jest ten stan zaawansowania, a może i nawet więcej, jak już jest złożony wniosek do sądu. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o ten pomysł, to jak Państwu wcześniej wspomniałem, on pojawił się na sesji Rady Miasta i ogłoszony został przez wnioskowców, którzy byli na tej sesji. I tak jak powiedziałem, my żeśmy się do tego pomysłu przychylili, prosząc o analizę ekonomiczną, czy jest to w ogóle możliwe. Pamiętacie Państwo, pół roku temu wszyscy zarzekali się, że komunalizacja uzdrowiska świnoujskiego i kołobrzeskiego jest niemożliwa. Mimo że podjęte zostały uchwały przez miasto Świnoujście, przez Radę Miasta Świnoujście i Radę Miasta Kołobrzegu, wszyscy mówili, że to jest tak już daleko proces zaawansowany, że nie można już go cofnąć. Jedynym ratunkiem dla tych podmiotów jest prywatyzacja. Jak się okazało, można było przerwać ten proces i spowodować komunalizację na rzecz województwa zachodniopomorskiego. I jak się okazało, już całkiem niedawno będzie można pozyskać środki na remonty i rozbudowę tych uzdrowisk, tak żeby świadczyły usługi konkurencyjne w porównaniu do prywatnych podmiotów, które są na terenie miasta Świnoujście i miasta Kołobrzeg. Mamy nadzieję, że te nasze zapytanie spowoduje w końcu jakieś obudzenie się, czy też w Ministerstwie Skarbu, czy w Funduszu Mars, być może w Agencji Rozwoju Przemysłu, że faktycznie zastanawiają się nad tym, czy warto jest likwidować miejsca pracy, bo nie wierzę, że przy konsolidacji pewna grupa pracowników, czy też ze stoczni Gryfia, czy też ze stoczni Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu straci tą pracę. To nie będzie konieczności dobrowania pewnych stanowisk, jeżeli będzie to połączone. Tylko pytanie, czy będzie to na tyle wydolny organizm, bo jak usłyszeliśmy przed chwileczką, jest koniec maja i stocznia remontowa Gryfia generuje już straty na poziomie 7 milionów, a stocznia remontowa Świnoujście na poziomie 1,5 miliona. Co ma zatem się stać, żeby te zadłużenie znowu skorygować? Czy mają być sprzedane kolejne tereny? Przypomnę, że stocznia Gryfia już niewiele ma do sprzedania, bo praktycznie to, co mogła, to już sprzedała. Natomiast dużo terenów jest do zagospodarowania poprzez sprzedaż w Świnoujściu. Nie. My żeśmy dostali papiery gdzieś 3 miesiące temu. Jak to będzie wyglądało i że będzie to... No nie wiem, 2 miesiące temu dopiero się okazało, że będzie połączenie. Przejęcie raczej sobie. Konsolidacja. No, przejęcie. I tak, a także to ja nie wiem, co mógł tak powiedzieć na ten temat, że to gdzieś do roku czasu. No zaraz to będziemy wyjaśniać. I strona społeczna tak naprawdę do końca nie widziała i 2 miesiące temu, kiedy się dowiedziała, to tak mniej więcej zbiega się z tym, co od kiedy następowały nasze spotkania z panem przewodniczącym Kuberem, czy też Sarnowskim. Właśnie 2 miesiące temu rozpoczęły się te spotkania. Szukaliśmy też odpowiedniego terminu, żeby nam nie zarzucono również tego, że to jest kolejny tydzień sejmowy i parlamentarzyści nie mogą przyjechać, więc tak żeśmy to wszystko układali, żeby był wolny tydzień sejmowy. Okazało się, że również nasi parlamentarzyści są... Tak, było znowu nadzwyczajne głosowanie, były nadzwyczajne posiedzenia kilku komisji, więc nie wszyscy przybyli. Był pan poseł Jach i pani poseł Żmuda-Trzymiadowska, ale myślę, że to, co pan powiedział przed chwilą tutaj, to jest to, że oczywiście ta strona, która zarządza, czyli pan prezes Knat wspólnie z zarządem, wiedzieli oczywiście od dłuższego czasu, że będą ten proces pchać do przodu. Przypomnę, że pan prezes Knat jeszcze niedawno piastował funkcję dyrektora do spraw finansowych stoczni Gryfia. Więc oni mieli już wytyczony cel i kierunek, natomiast strona społeczna w postaci związków zawodowych funkcjonujących w Morskiej Stoczni Remontowej 2 miesiące temu dowiedziała się o tym, że dokumenty już pewne zostały zatwierdzone, opracowane przez firmy konsultingowe i dopiero położone do akceptacji. I tak naprawdę z tego co wiem, to akceptacji praktycznie milczącej i nie było jej, ale zostały przedstawione, możecie się na to zgodzić, bądź też nie. 7 czerwca pan prezes miał zgłosić do sądu rejestrowego już kwestię połączenia obu tych stoczni. Nie wiem, czy zostało to zrealizowane. Tak, jakie są terminy ze strony państwa, że tak powiem, w kwestii wykonania tych analiz i w kwestii w ogóle posunięcia sprawy na ewentualnej komunalizacji do przodu? Konkretnie, bo to, żeby to się nie rozmyło, ponieważ Rada Miasta Świnoujście, że rok temu blisko podjęła jeden apel
uchwałę. Uchwałę. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Rozmyłam. No cóż, KPA podobno wszystkie obowiązuje. Ale to dlaczego samorząd powinien zaskarżyć premiera wobec tego zanieprzestrzegania kodeksu postępowania administracyjnego? Sorry, to jest taki podmiot jak każdy inny. Ja tylko, że my w odpowiedzi dostaliśmy z funduszu walki. Panie redaktorze, my tylko w odpowiedzi na ten nasz apel, na tą uchwałę otrzymaliśmy tylko odpowiedź z funduszu walki. Bardzo enigmatyczną. Znaczy, ja może strona rządowa uznała, że to wystarczy.